Hej, z jestem Bachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z zlotu Demolition Derby, czyli zlot, na którym nie będziemy się starać w ogóle o nasze auta, jedyne co się liczy to rozpierdziel i właśnie na tym się skupiamy. Ja swoje auto przygotowałem w ten sposób, jest to Rainer, jest tutaj użyty kolor matowy i trochę tego czarnego, powiedzmy, jest cały w błocie, jest już pogięty, szyb żadnej nie ma, żadnej szyby, chciałem powiedzieć, a nie, sorry, jest jedna. No i jest piękny. Oczywiście w swojej kategorii. Kolejny samochód jest to czeburek, zrobiony na tekturowy tuning oczywiście. Raczej tektura niewiele jest warta. Okej. I zrobił ten samochód FunCut. Okej. Kolejny samochód jest to Mix Official. I jest to samochód Futo. Karin Futo. Cały czas słyszę, jakby ktoś napierdzielał. A tamten napierdziela. Nie mogłeś tego zrobić wcześniej? Nie? Dzięki. Dobra. Wafelel zrobił też Futo. Wszyscy kurde przyjechali w Futo, dlatego że pewnie, że ma takie fajne oznaczenie, które robi rdze, ale też oczywiście jest bardzo tanim autkiem, więc na taki zlot można je zabrać. Kolejny samochód jest to Hustler i przyjechał nim Kubaka, jest logo ekipy i jest też taki w stylu rdzy. Spoko, tylko napisy na kołach, naprawdę. Czemu to zrobiłeś? Kolejny samochód, ten jest bardzo ładny, od Szaka. I jest to samochód też właśnie zrobiony trochę w rdzy, nie ma maski z przodu. Chyba to nie jest opcja tuningowa, po prostu ją urwał, spoko. Kolejny samochód jest od W. I to jest najczystszy samochód z tych wszystkich, tak naprawdę. Ale oczywiście maska jest uwalona, felgi są terenowe, znaczy koła, spoko. Znaczy felgi w sumie też. Kolejny samochód jest od Hetzer. Zrobiony w stylu lowrider, spoko. I jest to oczywiście slam van, tak? Mam nadzieję, taką. Kolejny samochód to jest Verpi, kolejny Hermes. Tym razem jest w masce, ale jest tutaj trochę rdzy. Spoko, szanuję za strój. Wręcz nie postarał się ze strojem, niestety. Ale jest to samochód oczywiście Nebula Turbo. Nie wiem jakim prawem on ogólnie zamierza tym autem tutaj jeździć. Te auto będzie stać w miejscu, ale spoko. Czuję, że pierwszy odpadnie. Kolejny samochód, ten kurde mi się bardzo podoba. Jest to Hustler. Jest to samochód zrobiony na różowo, ale kurde to pasuje tutaj, zobaczcie. Jest piękne w swojej brzydocie. Kolejny samochód jest od Świerczak. Jest to Rainer, tak? Rainer? Chyba tak. Tak, Rainer. Też przyjechałem Rainerem. Widzę, że on dodał dokładkę, której ja dokładki nie mam. Ale ogólnie jest moim zdaniem zbyt czysty. Gdyby nie to, że nie ma maski, to trochę lipa. Zion Classic jest od Blacka. W taki sposób zrobiony. Ogólnie moim zdaniem na tym akurat na tym oznaczeniu moim zdaniem z tą rdzą przesadzili. Bo jest kurde zbyt bardzo, no zobaczcie, są idealne te kurde te plamy, powiedzmy. Nie podoba mi się to oznaczenie, ale spoko. Ten samochód jest od, uwaga, uwaga, Kacpera i jest to Regina. Spoko, fajnie widzieć taki samochód tutaj. I ostatni samochód jest od Kubio, jest to też Nebula Turbo, widzę. O kurde, no ta mi się fajnie podoba, moim zdaniem jest lepsza od tej poprzedniej. No ale cóż, tyle. Teraz najważniejszy, czyli po prostu rozpierdziel. Graliście w Flatouta? Graliście. Wiecie, że był tam taki tryb, gdzie napierdzielaliśmy się na arenie? Tak był, więc robimy to. W tej właśnie grze, w GTA. Uda się, zobaczymy jak nam to wyjdzie, więc przechodzimy do tego. Go, 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 go! O kurde, aż mi zlagowało grę. Za dużo kolizji jest, kurde, i gra nie ogarnia. No ja mam kurde najbardziej zdjęty samochód, zobaczcie. Komu się pali? Komu się pali? O kurde, wybuchnie! O jest, Kacperowi się pali! Regina! Czy to jest Regina? Uciekamy po nogę! O jest! No bo on jeszcze kogoś podjeżdża, to on może kogoś zdetonować, to taki smaczek dodaje. Nie, nie udało się nikogo. No właśnie, określić. O nie, 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 auto mi tak, tak się dymi, ja też się dymię, kurde. Jest, pali się, pali się! Miks oficjalny się pali.
I wyszedł z auta i ucieka. O, pali się. Kto? Kto się pali właśnie? Świrczak. A to... Wybiłem się z niego. Nie muszę stać. Ile odpadło? O nie, wypierdzielaj. Oj, dymie się lekko. Ja umata fakta, mi tam jakieś radio. Zgasnie. Kto wybił Kubio? Czy Kubio to jest zabijaka? On cały czas zbawił. Nie się już dymi lekko. Nie mam przez tyłu nie potłukł, nie? Jadam do ciebie. O nie. Albo nie. Dobra, ja już tak za daleko nie pojadę, bo mam każde koło. Można zajebiście, jedź. O, pali się szlak! Szlak się pali. Nie, dobrze, myślałem, że te hermety są pancerne, ale okazuje się, że nie. Gitara, kurczę. Nie, dobra, o nie, dobra. Ej, to ja mam zrozumieć, jak mogę wyjść. Bachus, jak ty ale co? Oś mi się dymi właśnie. Ja nie mogę jechać, w sensie padł mi samochód. A nie, dobra, to wyjść. Ej, nie, mi też, kurwa! Nie, zostaw. I wychodzi na to, że kto wygra? Ojojoj, fun cut. Oh yeah. Brawo. A drugie miejsce. Wygrałeś talon na kurwę i balon. Dziękuję. Tak. Go! Dzięki za fajną wybranę, cześć. No coś. No okay. Dobra. Pa, jak poleciałem. Sędź się wybił z czegoś tam. Bo na kamień wpadłem. Jeszcze nie. No nie, już się spychał, już Łucika spychał. Za wyskoczył. Ja leci. Brajnik ma lagi. Wafel, weź. O, fajne lagi masz. Zajebiste są. To! What the fuck? To mi się ktoś obraca w ogóle. Jaki wall range. Wolniej tam z właśnie. Zwalniam. Wywaliłem go. Wojsko się wkurzyło. Tak. O, jeśli karambol! Tak zwany. Pogjump. Uwaga, nie ramują ci, bo ja... Dziękuję. Kurde! Nie! Trzeba... I obalodo. Kurde, wręcz, nie w tą stronę, no gdzie ty kurwa, co? Zajebiście, żeś to zrobił, Hetzer. Pogchamp, ogólnie dla ciebie. Nie, no kurwa, masz. Dobra, już ja. No i mam fiaskę, bym to utknął? Zaraz, W, ty jesteś poza... Aha, też jestem poza torem, zajebiście. To spokojnie, my nie mamy utopionych samolotów. Gonimy ich tak, żeby się jakoś ich dogonić, a tu znajdę... Nie, ej, nie, dobra, to zwolnij po prostu. Cyk, co? Dzięki za pusta. Dobra, jak coś tam jedzie, to jadę. Ja wiem, tylko jakieś na policji. To jaja będą. Nie, udało się. Wyratowałem. Dobra. O Jezu. Nie. O, pan teleportacja. Przejechał po nim. Pogchamp. Pogchamp raz, dwa. No dzięki za pusta. Ej, jak to jest? Mać. No, odholowano mu to. Brawo. Zajebiście, ej, Bachus, to mów, że to nagrywałeś. Nagrywałem, to będzie to. Karambo? Tutaj na tej drodze największe jaja, bo jak ja kurwa go wyprzedziłem przejeżdżając po nim, to jak ci zrobię test hamulców. Bo nie ma teleportacja leci. Obaj macie jedno światło, to trzeba zmienić. W pewnym momencie tak się zacząłem śmiać, że straciłem przytomność. Co? Co? W ogóle co? Przez chwilę ten Rymix uwaga, bo będzie ostry zakręt. To był bez. Znowu. Będzie, żebyś wiedział, że będzie ostry. Znowu go telepię. No pa. Pokczam, prowadzę. Elo. Tak. Nie, już myślałem, żeby silnik i padł, ale nie żyje. Jak ty się teleportujesz! Co? Niemożliwe. Ty się u mnie tak steleportowałeś, bo masz VPN-a. O nie, po raz kolejny wypadł. Dobra, ja wracam tam do was teraz. No kto teraz, kto za kim jechać? Nie wiem, zawerpim. Nie, zawerpim, ja się wywaliłem kompletnie. Aha, dobra. A ci za Bachusem dalej. Siema, Black. Siema, Black. A dlaczego żeś się tak nie wiem w sumie jak to wyszło, muszę zobaczyć co na tym miku. Poleciał 102 metry. Ale po prostu były barierki, już nie miałem jak wrócić, musiałem jechać. No dzięki za pusta. To w ogóle jakiś trup w jest problem, albo bym mi się trochę pan zestrał. Ale na tym wyścigu. O nie, tu jest miejsce, w którym mam lagi, właśnie dostałem laga. A jak to powiedziałem, dostałem laga.
Zajebiście. A tam w ogóle ktoś poleciał na tym. Hetzer, drifty robię. Ej, no mówiłem, żeby nie... Nie no, robię driftu. No właśnie w tym miejscu mam lagi, no kurwa. No właśnie, i w tym momencie dostałem laga. Niestety nie wiem, ale właśnie w tym momencie, w tym miejscu zawsze dostaję laga, no i czasami kończy się to crashem. Więc w tym momencie skończyliśmy zlot, przynajmniej ja, więc ja się z wami żegnam w tym momencie. Siemana, rapa, cześć, elo.